Przemek. Z racji twojej niedyspozycji masz jutro specjalne zadanie. Tak? Będziesz kulisy robił z nami. Nie. Nie udawaj teraz, bo już ustalone. No ustalone, ale wiesz, to trzeba się jakoś dogadać, musisz pokazać cały schemat. Dam ci moją garzę. Powiem ci wszystko. Dasz mi swoją garzę? Tak. Dobra, z batem? Z czym chcesz? Dobra. O 18 się widzimy. Deal. Wiem, jak z tobą rozmawiać. Dyma, bramki z połowy są w modzie ostatnio. Jurek, chodź tu. Nic o dziewczynach, śmiało możesz przyjść. Zła na słowa mojego byłego trenera. Dlatego już nie poruszamy. Nie poruszamy tych tematów. Jest lżejszy temat. Mileś miał jutro playlistę przygotować na jutro. Ale nie będzie grał w pierwszym, nie? No. A ty będziesz grał. Więc masz bojowe zadanie, tak. Przygotowujesz playlistę na jutro. W końcu coś dobrego będzie. I liczymy, że będzie najlepsze jak do tej pory, tak? Także musisz się postarać. Ale tam takie jakieś takie... Takie co lubisz, no. Byle nie przeklinali za mocno. Dobra. Tak? No to myślę, że będzie najlepsza, na pewno będzie. O to chodzi. Bo już... do tej pory to za mocno nie było. Tam Jasia może była fajna. Jasia się boisz po prostu. Jasia była fajna w miarę, takie moje klimaty niektóre. Ale no, do pobicia. A co jakiś jeden pewniaczek powiedz? Spoiler. I tak poleci po meczu. Na pewno 50 cent jakiś, ale zobaczymy jeszcze co. No dobrze, poczekamy. Patrz. No nagrywam, no. I co to miało być? Do rymka. Okej. Okay. Siema. Okej. Okay. You know that Chubby was in Barcelona? Yeah? You don't know. To watch the match or why? Popowiedz ty. Wkręciłeś dziennikarza, tak? Którego? No tego zweszło. Że co? Że byłeś w Barcelonie na testach. Nie. No czemu nam nigdy tego nie mówiłeś? Jak? Co, ty nie widziałeś? No nie. 12 chyba? 11? Jak to wyglądało? No wygrywaliśmy wszystko wtedy. W Sycewicach, no i wzięli nas na testy do Barcelony. No ale gdzie Barcelona, gdzie Sycewice? No co ty? Jak oni Sycewice odkryli? Nie pamiętam, jak to wtedy wyszło. Ale byliśmy w Barcelonie i w Hiszpanii na półtora tygodnia chyba. Ale mówisz my, to kto jeszcze był oprócz ciebie? Moich dwóch kolegów, Alex Patryk Szabat, byliśmy we trójkę. Fajnie było. Mogłeś być przed lewym, widzisz? Gdyby nie ta głowa. Gdybym był przed lewym, to mnie bardzo nie było. A, dobrze wyszło. Skóra. Czego się dowiedziałeś wczoraj na szkoleniu? Na szkoleniu? Dietetyki? Tak. 10 kalorii na kebab. Już nigdy nie pójdziesz do McDonalda? Betalanina najlepsza, kreatyna najlepsza i nawodnienie. Wszystko to wiedziałeś już? Wszystko wiedziałem. Ale unika tematu, nie? Trochę. No, troszkę ucieka od kamery z tym tematem. No, wiem, o McDonalda będę pytał. Ale wiem, że skóra ty już nie chodzisz. Nie. Już nie. Albo ucieka, po prostu nie chce się wymądrzeć. Co wy robicie? Co? Ja nie wiem, ile tu biegnę. No i chodzić już. Stępi, ty byłeś sąsiadem wioskowym Czubiego. Wiedziałeś coś o tym, że on był w Barcelonie? Tak. A on ci mówił, czy w gazetach pisali o tym? Nie, mówił. Mówił mi, widziałem. I to nie jest ściema? Nie. Seram, bo na testach w Barcelonie. Tam za... tam z tego. No wiem, już mi powiedział, ale myślałem, że wkręcał dziennikarza, nie? Nie. Że co ty kupujesz, nie? Sorry. I stolitka, to zobacz. Ja bym się nie okłamał. No wiem o tym, dlatego ciebie pytam, nie? No właśnie. A że jestem jego sąsiadem od małego, to ja wiem. Ile skór masz, piłek? No dziwne, że jego wzięli, a ciebie nie wzięli. Bo ja on z lepszej wioski. Wójt bardziej tam umocowany, międzynarodowo. Bo jego wioska jeździła. Sołtys. Bo jego wioska jeździła na dużo spotkań takich turniejowych. Nie? Wiesz, grali tam z takimi klubami, a ja tak nie miałem. Nie mieli jak ciebie dostrzec. No, a później jeździłem z nimi, nie?
No. No wiesz, jeszcze jesteś młody, nie? Jeszcze wszystko przed tobą. Lewy w twoim wieku to... Barcelona już dzwoni, ale na razie nie odbieram. Poczekaj, jeszcze tutaj. Musisz zostać trochę. Jeszcze na piłka. Ile Arka wygra? Powiedz, do kamery. 66. 66? Do zera? No nawet ja tak nigdy nie myślałem, że 66 do zera będzie. No. 6 do zera. Siema. Siema. Co, udajesz, że nie znasz tu nikogo teraz? Nie, no właśnie wszystkich znam, nie? My słuchaliśmy twojego wywiadu w Chojniczance teraz. Tak? Mówisz, że średnio wspominasz o mediach nic, z dobrego słowa, wiesz. No nie, no jak mnie pytali o media, to same dobre rzeczy, nie? Ale trzeba było stracić dwa zdania, sportowo się odnieść, no to... Gdzieś tam początek dobrze wspominam sportowo, nie? Tak jak powiedziałem, ale... No ale to można spojrzeć na minuty, nie? Wiadomo. Wiadomo. Zawsze jednak się przez pryzmat minut liczb wspomina jakiś dany okres, nie? No ale miasto piękne macie. Tak jakby, no. Zostajesz do poniedziałku, rozumiem. No jeśli mógłbym, to chętnie. Ale nie będziesz tutaj chciał, znaczy, no dobra, w jakiś sposób będziesz chciał na pewno udowodnić, ale nie z jakąś złością. No nie, no myślę, że wiesz, no podchodzę normalnie, nie? Strzelę, to się cieszę z gola, nie? Nie, żeby komuś, nie wiem, coś udowadniać, tylko... Nie będziesz uciszał trybun. Dla siebie. Nie, takich rzeczy nie będzie. Tym bardziej, dobrze. Że... Myślę, że jak grałem, to gdzieś tam dobre o mnie zdanie mieli, więc... No dokładnie. Myślę, że na pewno nie mam komu tutaj się odgryzać, ani tym bardziej kogoś uciszać. Nie? No myślisz, jaki mecz będzie? Kurde, tak myślę, że będzie taki otwarty, nie? Jak wszystkie nasze. No, jak wszystkie wasze. No. No i też patrzyłem, że wy u siebie... Średnio punktujecie? Koniec, tnę, w tym momencie tnę. My na wyjeździe też, nie? Więc taki właśnie może być... Ktoś się przełamie. Może być otwarty, nie? Ktoś się przełamie, nie? Zobaczymy. No i tak, no nie? No idzie, no idzie następny. Siema. Siema. Jak tam? Dobrze, wszystko. Nic. Mazi mówił, że nie będzie uciszał trybun, jak strzeli go na ty. Ja też nie mam. Nie no, wiesz, że wszyscy cię tu dobrze wspominają, nie? Ja mam nadzieję. I co tam? No nie, no, dobrze. Pierwszym? Walczyć, nie? Pierwszym? Trzy punkciki pierwsze na wyjeździe. Nie, nie mów takich rzeczy. Nie dzisiaj, nie dzisiaj. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. My dzisiaj się przełamujemy u siebie, wiesz. Tak? Ciężki teren w Gdyni, ale dla nas. No widziałem, że do dzisiaj. Lepiej punktujecie zdecydowanie na wyjeździe. No? Do dzisiaj. Zwycięski skład. Na fotoreporterów czarno-białe, ale żeby kolorowo było na murawie dzisiaj. Ale nie od kartek, tylko od bramy. To jest Szymon, ile można gadać? Słucham? Ile można gadać? No chodź na chwilę. Nie, no daj spokój, a po co? Na chwilę. Daj, tu jeszcze z Kalim sobie pogadam coś. Co ty chcesz pogadać ze mną? No powiedz, co tam u ciebie. W porządku wszystko, no co, no jestem dopiero teraz w Chojniczance. Dopiero co odszedłeś, a z trzecim klubem chyba już przyjeżdżasz. O, dziękuję bardzo. Co, jeszcze raz? Dopiero co odszedłeś, a z trzecim klubem chyba już przyjeżdżasz. Nie, z drugim. Już nie naliczyłem, no nie, dobra, z drugim. W Odrze od razu po tym, po Arce i... Tak, dobrze, w Chrobrym byłeś wcześniej. Tak, w Chrobrym byłem wcześniej, a teraz przyjechałem tutaj z Chojniczanką. No tak to się potoczyło, no teraz miałem ostatni sezon w Ekstraklasie. Szkoda, że się nie udało. Po prostu się utrzymać w tej lidze, bo z pewnością prawdopodobnie byłbym cały czas w Górniku Łęczna i byłaby ta Ekstraklasa. No ale potoczyło się tak, jak się potoczyło. Z Łęcznej przyszło tutaj dwóch twoich kolegów, jakich reklamujesz? Bartka i Janusza. A miałem czysta przyjemność grania z nim, to z nimi. Z Jankiem w środku, patrzeć na niego i móc z takim doświadczeniem grać u boku. Duży szacunek, Janek jest ogólnie jeszcze poza boiskiem, jest mega, mega sympatyczną osobą. Ryman tak samo, bardzo dobrze mi się grało z nimi. Dlatego mówię, no szkoda, że tego utrzymania nie było, bo uważam, żebyśmy dalej byli w tym samym klubie. Szkoda jeszcze, że jako trzeci ty nie przyszedłeś, bo mam jeszcze odcinek archiwalny niepuszczony. Aha. Który nagrywaliśmy, żółty czy niebieski świąteczny, ty i Bartek Kwiecień, tak, widzisz? Tak, już przyszedł, to byśmy mogli puścić, a tak to... To moglibyście puścić. I to.
No ale tak się wszystko potoczyło i też mimo wszystko udało się do tej ekstraklasy wrócić. Nie tutaj z Arką, ale z innym klubem. No takie jest życie piłkarza i nie ma co tu dużo mówić. Jasne, powodzenia. Dzięki. Ale nie dzisiaj jeszcze. Dzisiaj. Jeszcze nie. Witam. Morsztyn, jeszcze jedno pytanko mam. Ale to jest ta koszulka. Ale nie podchwytliwe żadne. Nie. Powiedz tylko, bo my byliśmy w Chorzowie, nie? Tydzień temu. No. I nie zdążyłem zapytać, albo nie chcieli powiedzieć, kaj po śląsku jest Arka jest najlepsza. Jak po śląsku Arka jest najlepsza? Tego ja też wiem. Ja szczerze powiem, że po śląsku tak bardzo mało, nie? Nie? Nie. Bardziej w Chorzowie po śląsku niż w Zabrzu? No zdecydowanie, ale nawet nie o to chodzi, nie? Bo ja, tak ci powiem, moi rodzice nie są typowymi Ślązakami. No tak połowy. Ja nawet dziadków też nie mam typowych Ślązaków, nie? Bardziej ze strony żony, nie? Ale ja to po śląsku tam też bardziej słyszałem niż w domu. To jesteś usprawiedliwiony. Dzięki. Kajziego zapytam. No, on ci powie. Albo wcześniej trzeba było Dysia pytać, nie? To jest prawda. Ty gościu, czekaj, oj czekaj. Nie ma żadnych kuli. Ale nie czytałeś zapisów umowy. Ja nie mam żadnych. Jeśli umowy. Nie przyjdziesz na czas, to ty mi dajesz swoją garzę. Witam serdecznie, ciasteczko, rogaliczka. Nie, jestem profesjonalistą. Na początek wywiad z trenerem Frydrychem, proszę. Ale że co wywiad? No przeprowadź. Gdybyś przyszedł wcześniej, to bym ci powiedział, jak to zrobić. Gdzie? Nie ma szans, trenerze, ja nie jestem od tego. W końcu te kulisy zaczną wyglądać. Jak weźmiesz się za to, to w końcu to ruszy, wiesz? Aha, myślę, że tam liczba tych lajków wzrośnie dwukrotnie, to jest minimum. Tak nie? Miało być, ale on stchórzył. Przyszedł, tak? Miał być o 18. Słuchaj, to on nie pęka, on nie pęka. Na pewno ja mam swój kwadrat do zrobienia i robię to, co umiem. Ja nie umiem kamerować, Ale ja będę kamerował, ty będziesz tylko rozmawiał. Ty za to dostajesz pieniądze, ja za co innego. Ale ja ci obiecałem moje pieniądze. No to ja bym na to poszedł. No ale trener nie mówił na poważnie, nie? Nie. Że słabe kulisy. Może nie, kulisy są... Bo by musiał wyciąć. Top. Zawsze profeska. Dlatego nie oddaję Przemkowi jednak. Nie, masz rację. Nie, żeby tego nie zepsuł. No właśnie. Chcesz kawę? Nie, no teraz już nie zajmę zrobić. Co nie, no tu mam od razu ekspres. Czarną. Ale dużą czy małą? A. Paris, dobrze. Co tam? No fajnie, że w dresiku, a nie w kurtce, wiesz. Coś raz? Fajnie, że w dresiku, a nie w prywatnych ciuchach, no. No to prawda. Krok po kroku, nie? Bardziej ci do twarzy. Tak? Ale mi tak prawie wszystko stoi, co? No czekam na ciebie. Jako były zawodnik Chojniczanki musisz mieć coś do powiedzenia o nich. Co mam ci powiedzieć? Jak się żyło w Chojnicach? Dobrze. Tylko tyle ci starszy, czy nie? Nie. A co musiałeś się wiedzieć? No nie wiem, kogo tam lubiłeś, kogo nie lubiłeś. Wszystkich, zawsze. Wszystkich i zawsze nie lubiłeś. No, dokładnie. Nie, kogoś tam lubiłem, nie? A kogoś tam jeszcze znasz? Bo nie szedłeś nawet. No sporo ogólnie. Chyba cię szukali, wiesz? Tak. No może kogoś pytali o ciebie. Jo Adamsa. I Adamsa? O Adamsa pytali, no. Wolsztyn o niego pytał. No nic więcej chyba. Wolsztyn o niego pytał, bo widział jak się cieszył po golu. No idziesz jednak. Napisałem mu, ale on też pewnie czytał. Co? Jaki wynik? Chociaż tyle mi wkładów w kulisy. 2-0 Arka. Oczywiście. Teraz cięcie, masz jeszcze 3 próby. Tak to działa. Jaki wynik, Przemek? Nie, 2-0. 2-0 Arka. Jesteśmy w takim gazie. Tak? Czyli jedną próbę podejmujesz? Nie chcesz więcej? 2-0. No, jedna próba. Okej. Okay.
Lorda, z Bezjera byłeś, tak? Nie, sam się przynajmniej, no widać. Taka jest moda teraz? Nie, taka moda była 40 lat temu. No. Ale to wszystko wraca. Na średniowieczna fryzura. Na parzia. Jaki wynik, panowie? 2 do 0! Milion! Milion do 0! Milion! Milion do 0! Milion do 0! 10 do 0! Milion! Thank you.
Wiesz, co Przemek Mazek powiedział? Kamil powiedział w przerwie? Jaki Kamil? A, Mazek. Kamil Mazek. No. Się go pytałem, czy się będzie cieszył po golu. Powiedział, że nie i chyba się nie cieszył faktycznie. No. Nie chciałbym strzelić takiego. Ciężki moment dla niego. Męczący mecz, co? Umarłem. No ale wreszcie. No. Zasłużyliśmy tutaj. Jutro nie wstanę, ale chudę. Wstaniesz, ale jako lider. Zawał, kurde. Zawał, naprawdę. Było warto. No. Jest i ale stanąłeś, co? Przed tą żółto-niebieską ścianą? Fajnie. Fajnie się tak pocieszyć. No. Kapi, jeszcze powiedz, co trener ci powiedział, jak zszedłeś, bo widziałem, że cię przytulił dosyć mocno i coś tam ci powiedział. To, co trener mówi, zostaje tajemnicą. Arko! Arko! Arko!
Gdyż grupa mojego syna z Arki nas wyprowadzała i od razu wygraliśmy. To teraz będą musieli co mecz wyprowadzać. Nie ma wyjścia. Dobra, dzięki. To co, teraz podać wszystkich, nie? Chodźcie, teraz podam, podaję wszystkim, bo muszę iść do szatni. No, muszę podać. No nie, nie. Chodź do mnie, ja cię wezmę. Mówią ci dołem? Dołem czy tutaj? Tutaj może być. Dołem? Dobra. Dobra, ja cię mam moje, jestem duży. O, jest Franek. Dawaj, następny. Kogo to? Dzięki bardzo. Nie ma problemu. Kto następny? Wezmę cię do szatni, no. Ale zamknij. Kogo? Nie. Tu dołem. Dobra, dawaj. Oskar teraz. Dawaj, chodź do góry. Co? Znaczy? Dzięki. To jeszcze, dobra, chodź tu. Raz, dwa. Ej. Akcja podawania dzieci ciekawsza niż pierwsza połowa, co? Dla koneserów pierwsza połowa, ale ważne ze zwycięstwa. Nie? Dzisiaj tak blisko bramki było, zajebiście. Martin, znowu funky. Gdzie? Dzieciakom. Znowu za mną idziesz? No idę za tą, za Milesiem idę. No. Tak naprawdę tylko go zasłaniasz po prostu. No. Zajebisty byłby jakby siadziarz. No, był zajebisty. Był zajebisty. Ładnie ci go nagrałem, to ci go zmontuję, wstawisz sobie, no. Możemy tak zmontować, że piłka wpada. Że piłka wpada, no. Ale zobacz, coraz bliżej. Asysty lecisz jedną za drugą, teraz strzał. Zaraz gol. Kwestia czasu. Niedalekiego. Trzymam cię za słowo. Kto wygrał mecz? Arka! Kto? Arka! Kto? Arka! 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 Kto wygrał mecz? Arka! Kto? Arka! Kto? Arka! 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 Dobra.